Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję Wam za to, że postanowiliście dzisiaj obejrzeć to nagranie, bo to nagranie, które jest częścią projektu wyjątkowego, częścią inicjatywy, która nazywa się Korzenie Pamięci. Korzenie Pamięci to jest akcja, która powstała w Muzeum Powstania Warszawskiego. My właśnie w przepięknej bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego się spotykamy. A celem tego projektu, celem tego wydarzenia, tej akcji jest rozmowa z potomkami powstańców warszawskich. Dzięki rozmowom z wnukami, prawnukami, z dziećmi powstańców i powstanek dostajemy zupełnie nową perspektywę na dawne wydarzenia, ale również dostajemy piękną lekcję pamięci, miłości, historie rodzinne, które naprawdę warto znać. Kłaniam się Państwu nisko, ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge. Mam zaszczyt, przywilej i radość być jedną z dziennikarek prowadzących dla Państwa rozmowy w ramach Korzeni Pamięci. I dzisiaj dużo emocji, właściwie przy każdym tym wywiadzie jest u nas dużo emocji, w całej ekipie, która szykuje dla Państwa te nagrania. Dzisiaj jest ich jeszcze więcej, bo będę miała przyjemność porozmawiać z moją wybitną koleżanką po fachu, dziewczyną, na której audycjach się wychowałam. Pamiętam, Aga, taki moment, jak siedzę sobie z moim pierwszym narzeczonym, to było dawno temu w samochodzie. Ty jesteś w Trójce, wieczorem mówisz o muzyce i Piotr mówi: słuchaj, musimy dosłuchać Szydłowskiej do końca, wiesz? Ja mówię: kto to jest? Co za głos? I siedzimy w samochodzie, nie wchodzimy do domu po to, żeby dosłuchać do końca twojej audycji. Tak było parę lat temu. Agnieszka Szydłowska dzisiaj dzień dobry. W Korzeniach Pamięci. To moja pamięć na początek związana z tobą. Nie ma to jak usłyszeć, że ktoś się wychował na twoich audycjach, naprawdę. To od razu tak dobrze ustawia hierarchię. Na szczęście są tutaj też starsze osoby na tym stole, więc to mnie jakoś uratuje. To tak oczywiście żartem, bo ja dosyć dużo ironizuję prywatnie, ale bardzo dziękuję za to zaproszenie. To jest jakiś taki wzruszający moment dla mnie, bo wiesz, jak jest w naszym zawodzie. Zadajemy dużo pytań, często bardzo intymnych i no, mamy takie wrażenie, że badamy, ile jeszcze można, jak głęboko zajść, a tymczasem jestem tutaj trochę tak bezbronna, bo bez tego swojego rzemiosła, tylko no, będę zaglądała w to, co wiem o swojej rodzinie i to, co w związku z tym wiem o sobie na podstawie tych doświadczeń, więc bardzo ciekawa sytuacja. Z jakiegoś powodu przyjęłaś zaproszenie do Korzeni Pamięci? To nie są łatwe rozmowy, to wiemy. Często dla dziennikarek taka rozmowa, w której to nie dziennikarka pyta, tylko ty jesteś jednak tym tworzywem, które nas interesuje, jest bardzo trudna. To jest bardzo takie obciążające, ale ja dzisiaj nie będę zadawała pytań dalej, niż będziesz sobie tego życzyła. Chciałam cię zapytać na początek o to, czy ty lubisz jeździć pociągami? Ja uwielbiam jeździć pociągami, oczywiście to pytanie jest tendencyjne, ale szczerze kocham. Jest czy nie jest? Jest, no. Jestem z rodziny kolejarzy i to takich kolejarzy przedwojennych. Mój dziadek był kolejarzem jeszcze przed wojną i całą wojnę przepracował na kolei i po wojnie też był kolejarzem. Każdy z jego synów, a miał trzech, łącznie z moim tatą, pracował na kolei w jakimś momencie swojego życia. Mój tata zawsze opowiada, i mam nadzieję, że niczego nie pomylę, że jedną z jego pierwszych prac była praca na dworcu centralnym w Warszawie i on o tym opowiada w takich kategoriach, wiesz, że nowoczesny dworzec i on tam w ogóle mógł od tyłu oglądać. Trochę tak o tym opowiada, jak ja dzisiaj się czułam, wchodząc do muzeum, widząc tych wszystkich ludzi, którzy jak zawsze tak chętnie odwiedzają to miejsce i jednocześnie zostałam tutaj na spotkanie z tobą zaprowadzona takimi tajemnymi korytarzykami, czyli inaczej. Nie? I mój tata zawsze jak wchodził i wchodzi na dworzec centralny, to on wie, jak to naprawdę działa, jak wygląda. I wszyscy jego bracia też pracowali na kolei, a zaczęło się to od dziadka, który z koleją związał się jeszcze przed wojną. A czy ty, skoro mówisz o tym, że weszłaś dzisiaj do Muzeum Powstania inaczej niż zwykle, tak? Tymi tajnymi korytarzami, jesteś trochę innym uczestnikiem przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego niż na przykład te dzieciaki, które przed wejściem czekają na zwiedzanie, bo ty jesteś właściwie częścią tej historii. Czujesz się częścią historii Powstania Warszawskiego? Myślałam o tym, idąc na spotkanie z tobą i z państwem, ponieważ ja nigdy nie podważałam w ogóle Powstania Warszawskiego w swojej głowie. Dla mnie było to tak oczywiste, że każdy, kto mieszkał w Warszawie w czasie wojny, brał udział w powstaniu, że w ogóle wszystkie te narracje, które do mnie przyszły później, już w wieku dorosłym, czyli na przykład no coś, co mnie rozognia zawsze, czyli przy kolejnych rocznicach, kiedy już mamy media społecznościowe, na przykład te takie pisane z kanapy wygodnej, posty w stylu, jak oni mogli dać się tak zmanipulować, wiesz, to są te takie momenty, kiedy ja czuję, że po prostu ja jestem częścią tej historii, w tym sensie, że jej nie podważam. Dla mnie jest to oczywiste, że każdy warszawiak walczył, chociaż teraz już wiem, że to nieprawda i że historia ludności cywilnej jest równie tragiczna i bardzo ważna i cały czas trzeba ją opowiadać, no ale to jest moje DNA, że jesteś warszawianką, czyli twoi
dorośli krewni, a właściwie zaraz powiemy, że nie do końca dorośli, brali udział w powstaniu i nigdy tego nie podważałam, nigdy by mi nie przyszło do głowy pytać, po co to zrobili i dlaczego. Było to dla mnie oczywiste, że tak było. Ale też myślę, że jestem takim, bo jestem też widzem waszego cyklu, wielokrotnie oglądałam różne wzruszające opowieści, jestem takim ciekawym przypadkiem, który może dać świadectwo niepamięci też, czyli że w naszej rodzinie ta historia była pewnikiem, czyli Powstanie Warszawskie jest częścią naszej biografii, ale jednocześnie nie była narracją, która się pojawiała w takich sytuacjach, o których można byłoby myśleć, czyli spotkania rodzinne. Wielka rodzina, przy stole, przy wigilijnym stole siedzi 20 osób, to jest takie kłębowisko, moja babcia przeszczęśliwa organizuje tutaj bardzo blisko dworca kolejowego spotkanie wigilijne, ale tam nie ma takich tematów, ja takich rzeczy z dzieciństwa nie pamiętam i kiedy przygotowując się do spotkania z tobą pytałam się mojego taty, czy on pamięta, to on też tego nie pamięta, jest ode mnie o te kilka dekad starszy, więc coś, co było pewnikiem i częścią naszej historii, jednocześnie nie podlegało takim rozmowom, wiesz, że po prostu usiądziemy i powspominamy. Raczej w takim rytmie zbójeckim, może gdzieś podczas imienin mojego wujka zdarzało się, że w takim tonie przygodowym, trochę jak się o zabawach w Indian opowiada, takie wątki się mogły pojawiać, no ale ja też to pamiętam już z takiej perspektywy nastolatki, bo i mój dziadek, i mój wujek zmarli właśnie wtedy, kiedy ja jeszcze nie skończyłam 20 lat, więc też ja sama nie dojrzałam do tego, żeby jakieś trafne pytania zadać. I kończąc tę być może przydługą wypowiedź, Muzeum Powstania dla mnie jest no, takim projektem chyba kluczowym w ogóle w podejściu do tematu powstania rodzinnie, ponieważ to dzięki właśnie tej przestrzeni i wielu inicjatywom, które oczywiście były też filmy, były jakieś publikacje, ale no, muzeum w jednym miejscu sumuje opowieść, której mój wujek i mój dziadek nigdy mi osobiście nie przekazali. Czyli to ja mam szansę właśnie w tym miejscu zbliżyć się do nich. Czyli nie bezpośrednio, a pośrednio. No i to jest w związku z tym bardzo taka ciekawa, myślę, sytuacja. To zbliżmy się do nich, jeśli mogę cię poprosić. Pokaż nam bohaterów tego spotkania. Tak, ja muszę pokazać ich na takim zdjęciu, które jak widać pokazuje sytuację komunijną, ale po to tylko, żeby zarysować ten dosyć intrygujący plan czasowy, bo będziemy się tutaj poruszać w takich dziwnych zagadkach czasowych. Ten siwy pan tutaj po środku, to jest mój dziadek Józef Szydłowski. Obok stoją jego dwaj synowie, Jerzy, mój wujek i jego młodszy brat Zbigniew, ale ten mały chłopak, który tutaj stoi taki nadąsany, to jest mój tata. Mój tata urodził się 20 lat po swoim bracie i jest, no myślę, w związku z tym, że nie było między nimi żadnego kontaktu. Mój tata jest dzieckiem powojennym, z zupełnie innej epoki, dzieckiem, które żyło w innych czasach, jest jedną z tych osób, która pierwsza w rodzinie poszła na studia wyższe. Jego historia życia jest zupełnie inna, natomiast ta trójka z tyłu to jest trójka, która urodziła się przed wojną. No i mój wujek Jurek był członkiem Szarych Szeregów, walczył w powstaniu, jego biogram można znaleźć na stronie Powstania Warszawskiego, a mój dziadek Józef też poszedł do powstania. Jego biogramu nie znajdziemy na stronach muzeum. Nigdy nie chciał opowiadać o tym, co się wydarzyło i takim najbardziej no, chyba poruszającym znakiem, jaki w naszej rodzinie funkcjonował przez lata, był jego wygląd. On do powstania wyszedł, urodził się w roku 1908, więc miał 30 kilka lat idąc do powstania. Legenda głosi, że tak naprawdę to poszedł, żeby nadzorować, co się dzieje z jego synem, który miał wtedy lat 16. A gdzie był drugi syn? Drugi syn został z mamą, miał wtedy lat 12, chociaż to też ciekawa historia, potem ci powiem, po latach uważał, że też powinien być uznawany za powstańca. Natomiast no, dziadek poszedł trochę chyba, żeby rzeczywiście nadzorować to, co się będzie działo z jego najstarszym synem w powstaniu. Nigdy nie chciał opowiadać o tym, jak ta jego ścieżka powstańcza przebiegała. Rozdzielili się na pewno, bo oddzielnie z tego powstania wychodzili. I dziadek, kiedy się pojawił u mojej babci w domu w Ursusie, pojawił się jako siwy facet. Babcia pożegnała czarnowłosego mężczyznę, a powitała człowieka, który wyglądał jak jej mąż. To jest chyba takie jedno z najstarszych zdjęć powojennych, czyli mój dziadek ma jeszcze tutaj młodą twarz, no bo w sumie to jest 30-kilkulatek, nie? Ale już siwe włosy. Więc czy to jest tak, mówimy czasami, prawda, że obraz znaczy więcej niż ileś słów. I powiedział, że nie będzie opowiadał, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby mówił, co się z nim działo. I rzeczywiście dotrzymał tego słowa wobec wszystkich. Nawet w takich sytuacjach, to już wspomnienia mojego taty, kiedy rzeczywiście no, była taka
potencjalna możliwość, tak, tak. Nie? Żeby się otworzył. Ale nie. Nigdy tego nie. Pod koniec życia, cokolwiek nie. Tacie nie opowiedział, jakby nie wracał w ogóle. Nie opowiedział, co więcej, myślę, że być może z natury, z charakteru, no ja poznałam dziadka już jako bardzo, bardzo, bardzo dorosłego człowieka, właśnie przez tą różnicę wieku, że mój tata był takim bardzo późnym dzieckiem, jak na standardy lat 50. Babcia miała 40 lat, kiedy go urodziła, więc nie było takiej sytuacji, w której ja bym poznała dziadka jako takiego żwawego, młodego w miarę człowieka. Pamiętam go jako bardzo starszego pana, który siedzi jakby w swoim świecie, nie angażując się w prace domowe, ku złości mojej babci, ale też nie angażując się w rozmowy. Wiem od moich rodziców, że byłam jego ulubioną wnuczką, no bo byłam najmłodszą wnuczką i taką, która się pojawiła znienacka. A to wyrażał to jakoś, że byłaś ulubioną? No czy to... właśnie, nie słowami, tylko że na przykład miał do mnie cierpliwość. Tak to się wyrażało. A trzeba było mieć trochę cierpliwości. Trzeba było mieć trochę cierpliwości, bo to też, co mu tutaj przez te wszystkie zawirowania w latach trzeba powiedzieć. Mój tata stoi tutaj, obok właśnie przystępującej do Komunii tak. Świętej, swojej, jak się nazywa te relacje. Ta dziewczynka powinna do mojego taty mówić wujku. Urodzili się w tym samym czasie, w tym samym roku, 1948, no ale ona była córką Jerzego Szydłowskiego, a mój tata był jego bratem. Jasne. Więc takie zawirowania, jeżeli chodzi o czasy i mieszanie się tych czasów tutaj w tej rodzinie występowały. No i słuchaj, to jest bardzo intrygujące, musisz przyznać, że wiesz, że coś się działo, wiesz, że coś działo się takiego, że facet osiwiał w ciągu tych kilku tygodni, ale nie ma. A tata nie mówił o tym, żeby właśnie go pytał? Czy była próba właśnie pytania? Tata wielokrotnie pytał, na wiele sposobów próbowano tę historię prowadzić, podejść tak. jakoś dziadka, to się nigdy nie udało. Jest tylko jedna historia, którą opowiadał i to jest historia, którą możemy tutaj zilustrować opaską przechowywaną w naszych rodzinnych zbiorach. Kiedy mój dziadek już w transporcie był prowadzony, a właściwie w obstawie był prowadzony na dworzec zachodni, skąd odchodziły transporty, podszedł do niego niemiecki kolejarz. Rozpoznając go, bo mój dziadek całą wojnę przepracował na kolei na dworcu zachodnim właśnie, krzycząc Józef, Józef, wyciągnął go, nie zaprotestowali żołnierze, dał mu tą opaskę, założył mu tą opaskę, odprowadził go na bok i w ten sposób niemieccy kolejarze mojego dziadka wyciągnęli z tego transportu. Transportu do? Do Pruszkowa i dalej do obozów, no, wiadomo, jaki los spotykał ludność cywilną i powstańców, którzy też wychodzili z Warszawy, więc historia w mojej rodzinie też jest nie tylko nieopowiadana, ale też niejednoznaczna. Widzisz, nie ma tutaj bieli, dobry czerni. Niemiec. Tak. Dobry Niemiec, a właściwie dobrzy Niemcy. I wiesz, długo do tego momentu znałam tę historię, czyli że dziadek zakłada opaskę, udają tam przez chwilę, że on jest razem z nimi, że no, on tutaj pracuje tylko, prawda, będzie dopomagał w tym sprawnym przeprowadzeniu transportu. Natomiast tata mi opowiedział, że tam był ciąg dalszy, że ci niemieccy kolejarze, świętując to, że udało im się kolegę uratować. Wyciągnąć, zaproponowali mu wypicie toastu wódeczką i to był kolejny krok. Poszli z tego dworca zachodniego, no warszawiacy będą kojarzyć, po kolejach carskich zostały takie zabudowania w pobliżu dworca zachodniego i jedna z części jest nazywana pięciochatkami, więc tam właśnie wylądowali. Na tych pięciochatkach podobno właśnie butelka pękła. I tak się rozstali, dziadek poszedł w jakiś sposób, dostał się do Ursusa, gdzie mieszkała moja babcia i czekała na niego, czekała też na swojego najstarszego syna. I dwa lata później mój dziadek dostał przydział na mieszkanie, jakieś 300 metrów od tych pięciochatek, także moi dziadkowie przez całe powojenne życie mieszkali tak, bardzo blisko dworca zachodniego, z widokiem na pięciochatki, jakby wszystko się w tym rejonie kręciło. No a ta moja babcia rzeczywiście czekała i doczekała się dziadka, ale też doczekała się syna, co w ogóle też jest w tej historii, prawda? Bardzo zatrzymałem takie się na chwilę przy synu, niezwykłe. Przy wujku, wujek Jerzy. Wujek Jerzy. Twój syn ma na imię Jerzy. Jerzy. I mój syn ma przypadek? Dzisiaj 16 nie lat. Sądzę. Nie, nie jest to przypadek. I mój syn, kiedy się spotkamy, ma 16 lat, a mój wujek Jerzy Szydłowski miał 16 lat, kiedy poszedł do powstania, więc no wiesz, trudno nie mieć takiego
dreszczyku na plecach. A czemu miał pseudonim Stefan? Słuchaj, tego nie wiem, dlaczego miał pseudonim Stefan. Co więcej, przez wiele lat, czytając jego biogram na stronie muzeum, byłam przekonana, że używał też drugiego, czyli Szydłower. I co więcej, ten drugi bardziej mi się podobał. Taki bardziej wasz, Szydłower. No tak, no, szydło zawarte, ale tata przekazał mi spisaną przez wujka taką bardzo krótką historię jego udziału w powstaniu, a właściwie najpierw Szare Szeregi, Zaprzysiężenie, a potem powstanie. I w pierwszym zdaniu mój wujek stwierdza, że nigdy nie używałem innego pseudonimu jak pseudonim Stefan. Więc no, z jakiegoś powodu ten Stefan był dla niego istotny. Nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób ten pseudonim został wybrany. Czy jesteśmy w stanie to sprawdzić po tylu latach? Absolutnie nie. Jakby na tym polega pamięć w mojej rodzinie. Absolutnie nigdy się nie dowiemy, dlaczego akurat został Stefanem. W jakich okolicznościach wujek spisał te wspomnienia i jak wyglądała pamięć u wujka? To znaczy, czy on opowiadał, czy z nim miałaś okazję porozmawiać, albo twój tata, no bracia, tak? Fakt, że różnica wieku ogromna, no ale ogromna. Im dalej idziesz, tym bardziej, nie powiem, że to się zaciera, tak? No ale twój tata też starał się, stawał się jak taki może trochę, no, dużo młodszy brat, tak? Mógł zadawać jakieś pytania, które do niego przychodziły. Tak, ale jednocześnie więcej czasu spędzał z dziećmi mojego wujka, ponieważ mój wujek, myślę, że także w efekcie przeżyć powstańczych nigdy nie spełnił się w roli męża i ojca. Jego dzieci, no oczywiście miały mamę, ale też bardzo często mieszkały po prostu u moich dziadków, tam gdzie mój tata, więc oni bardziej byli dla siebie rodzeństwem niż mój tata i jego rodzony brat. I tata mówi, że nigdy też od wujka się nie udawało niczego wyciągnąć. No to, co ci powiedziałam na początku, czasami przy jakiejś takiej imprezowej sytuacji coś tam drgnęło, ale to raczej było w kategoriach właśnie przygodowych, że miałem tutaj możliwość, Niemcy, wiesz, myślę, że to już było przetworzone przez filmy i na przez pewno inne rzeczy, które po latach obejrzał. Ale to rozumiem, kiedy właśnie dostałam od taty ten dokument do ręki, spisany w roku 1984 w styczniu. Z jakiegoś powodu mój wujek postanowił spisać to, jak wyglądała jego powstańcza droga. Nie wiem dlaczego i kto go do tego nakłonił. Myślę, że mogło chodzić o jakieś sytuacje dotyczące dostawania jakichś już przywilei, rocznica, czy jakaś 40 rocznica. Lat po. No być może tak. Dokładnie nie wiem, co go mogło do tego skłonić. W każdym razie są to, powiedziałabym, takie żołnierskie słowa, ale im bardziej one są ostentacyjnie takie chłodne, tym większa mi się wydaje tragedia, która jest pod nimi zapisana. On najpierw pisze o tym, jak w ogóle wstąpił do Szarych Szeregów. To było w 1943 roku, czyli miał jeszcze wtedy 15 lat. Opisuje wszystkich, którzy go zaprzysięgali i to wszystko działo się nadal w 1943 roku. I to są nazwiska także obecne na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego w historii Powstania Warszawskiego. Między innymi Iwo Rygiel przyjmował właśnie od mojego wujka przysięgę. I do czasu wybuchu powstania cały czas przechodził szkolenie. Pisze tutaj, że był systematycznie szkolony wojskowo w zakresie strzeleckim, łączności i minerskim. Co ciekawe, po wojnie, kiedy trafił do wojska na chwilę, miał taki krótki epizod w wojsku, to właśnie trafił do szkoły saperów. To jest twój wujek i to jest mundur saperski, to jest tak? Ten mundur, tak, prawdopodobnie z tego szkolenia. Myślę, że to jest, no na pewno widać, zobacz, on tutaj już ma dzieci, on tutaj już jest mężem, a jak wygląda, nie? Cały czas jak taki bardzo młody chłopak, chociaż zawsze miałam wrażenie, jak patrzę na twarze powstańców, zwłaszcza tych takich pokazywanych, wiesz, w tych płaszczach, mundurach, że oni wyglądają doroślej niż ich rówieśnicy dzisiaj. W przypadku mojego wujka mam dokładnie odwrotnie, że on cały czas wyglądał bardzo młodo. No i potem po tym szkoleniu opisuje udział w małym sabotażu. I to oczywiście było w ramach tej organizacji, do której należał, czyli to była organizacja Wawer, więc pisze o tym, że malowali na murach napisy, kolportował prasę, rozrzucał ulotki, naklejał klepsydr generała Sikorskiego i inne czynności w ramach tego sabotażu. I tutaj zdanie, które mnie przeszywa po prostu lodowatymi sztyletami. Strzyżenie kobiet, tak brzmi to zdanie, przeczytam w całości bez komentarza. Strzyżenie kobiet, myślnik. Jedna z takich akcji miała miejsce na Szczęśliwicach i o mało nie zakończyła się tragicznie. Nie ma żadnej kontynuacji, ani nic na ten temat, co tragicznie. On ma 15 lat i chodzi strzyc kobiety. Rozumiem, że coś poszło nie tak w którymś przypadku. No ale znowu, patrzę na mojego 16-letniego syna
i myśl o tym, że na przykład wróciłby do domu po jakiejś akcji, która jest tego rodzaju wydarzeniem, no to się po prostu nie mieści w mojej głowie z XXI wieku. Przenosił rozkazy, przenosił broń i były też częste przypadki rozciągania drutów przez jezdnię i rozbrajanie Niemców. Niemcy zawsze we wszystkich tych pismach, bo mam też drugi spisany przez niego życiorys, taki dłuższy już też uwzględniający zawodowe doświadczenie, są pisani z małej litery. I to nie jest błąd wynikający z tego, że inne narodowości tak, piszą z małej. Rozumiem, nie. Że Polacy są z wielkiej. Tak. Niemcy pisani są z małej litery konsekwentnie. Więc no, tutaj przy tym przenoszeniu rozkazów i broni myślę, że można tak nieco właśnie anegdotycznie powiedzieć, że mój wujek Zbigniew, który wtedy miał o 3 lata mniej, tak, o 4 lata mniej nawet na początku, właśnie chętniej opowiadał. Czyli on niewiele przeżył podczas powstania, ale chętniej opowiadał, wiesz, to tak często też bywa. I mówił między innymi o tym, jak go raz poproszono, a może nawet kilka razy, żeby rowerem gdzieś tam jechał, coś przewoził, ale nie powiedziano mu, że w tym rowerze przewozi części broni, nie? Porozkładane jakieś tam lufy czy coś. Dowiedział się o tym po wojnie dopiero od swojego starszego brata i właśnie domagał się uznania swoich zasług. No, był absolutnie wykorzystywanym, nieświadomym dzieciakiem, ale no, to tak trochę anegdotycznie rzeczywiście też w tych opowieściach funkcjonowało. No i do powstania stawia się oczywiście 1 sierpnia po alarmie, który był dzień wcześniej. Szkoła przy ulicy Marszałkowskiej 81, tam miał swoje miejsce zbiórki i trafia na, w związku z tym do, w związku z tym jak została jego drużyna przyporządkowana do 3 plutonu 3 kompanii batalionu Zośka i w związku z tym trafia do powstania na Ochocie w 4 obwodzie Ochota i tam właśnie te swoje kilkanaście powstańczych dni spędza. To zaraz może przejdę do tego, bo tego nie wiem od niego, ale wiem, co się działo na Ochocie od 1 sierpnia 1944 roku, więc jak to było możliwe jeszcze, że on w ogóle w tych szarych szeregach działał, że przychodził to szkolenie wojskowe, też sobie to trudno wyobrazić, bo jednocześnie cały czas musiał pracować. Oczywiście no, musiał pracować w fabryce, więc w Ursusie pracował w fabryce, potem pracował w Pruszkowie. Miał też szkołę, którą musiał zaliczać, więc jednocześnie z tymi działaniami nielegalnymi musiał chodzić normalnie do pracy, tą kartę swoją tam przybijać, tak, już jako nastolatek, któremu Niemcy oczywiście oficjalnie nie pozwolili się w szkole średniej kształcić. No i o godzinie 13 1 sierpnia zgłasza się na Asnyka 2, mieszkania 6. To niezłe, nie? Że to niesamowite, tak, że to się pamięta takie rzeczy, to jest niesamowite. Asnyka 2, mieszkania 6. Łącznie z numerem telefonu. Tak, zgadza, zgłasza się 1 sierpnia, tam była jego właśnie zbiórka. I otrzymał opaskę, którą właśnie tutaj mamy, czyli opaskę, o której piszę, że zachowałam ją do dzisiaj. To jest opaska mojego wujka powstańcza. Tam właśnie ją dostaje 1 sierpnia i uważaj, dostaje też uzbrojenie, czyli dostaje 2 granaty. I z tymi 2 granatami, z tą opaską, ten 16-latek idzie walczyć. I idzie walczyć na Ochotę. Czyli idzie dokładnie brać udział w ataku na koszary SS, które były przy ulicy Tarczyńskiej i no, to była taka akcja nie do przeprowadzenia. Te koszary były świetnie przez Niemców przygotowane do obrony i ta akcja nie była udana. Wujek pisze, że ta walka nie była równa, a obiekt nie został zdobyty, bo Niemcy byli dobrze przygotowani do obrony. No ale jednocześnie jest to ten moment, w którym też na Ochocie zaczyna się coś, co niektórzy określają jako no, szaleństwo, po prostu jakieś szaleństwo, teatr przemocy. W wielu relacjach z tych pierwszych dni na Ochocie po wybuchu powstania mamy właśnie takie stwierdzenia, że ludzie wspominają to jako coś odrealnionego, że to było jak film. Skala przemocy, bo powstańcze siły były niewystarczające do możliwości niemieckich na Ochocie. Zresztą to miejsce Warszawy było bardzo istotne ze względów na trasę, która tamtędy biegła, więc no, coś, co się zaczęło tam dziać, było opisywane właśnie w kategoriach filmu, którego nikt wcześniej nie widział i nikt nie wie, co zrobić z tym, co się przeżyło. I słuchaj, on pisze tak, bo jest tu oczywiście też kwatera przy ulicy Raszyńskiej, te wszystkie miejsca i te lokalizacje i te koszary, to wszystko występuje w opowieści właśnie o pierwszych dniach powstania na Ochocie, już w takich spisanych
także z takim rysem historycznych pracach. I pisze tak, ja jako 16-letni chłopiec przez 17 dni i nocy przeżyłem ogrom grozy. Przeżywałem też radość z sukcesów, rozpacz i gorycz z porażek. Były to dni straszliwego napięcia i rozterki. Byłem świadkiem i uczestnikiem bezpośredniej zaciekłej walki, strachu, głodu, pragnienia. Widziałem ruiny płonącej Warszawy i bez przerwy bombardujące ją sztukasy, nawet nie wiem, jak to się powinno poprawnie wypowiadać. Widziałem krew zabitych i rannych oraz setki mogił, które sam kopałem. Wszystko to pozostawiło na zawsze niezatarte ślady i piętno w sercu i pamięci. 17 sierpnia opuściłem placówkę i wraz z ludnością cywilną ochoty pognany zostałem w eskorcie własowców i SS-manów na dworzec Warszawa Zachodnia. Ten dworzec jest po prostu chyba najważniejszym dworcem w historii mojej rodziny. I w Ursusie, gdzie wówczas mieszkałem, wyskoczyłem z pociągu zdążającego do Pruszkowa, który się na chwilę zatrzymał. A potem, ukrywając się i nadal działając w konspiracji, doczekałem stycznia 45 roku w Ursusie. I to jest koniec tego, co spisał w roku 84. To wyskakiwanie z pociągów to oczywiście jest rzecz, która się powtarza w wielu historiach, ale też tata dopowiedział mi to od strony kobiecej, to zawsze mnie bardzo interesuje, czyli ta moja babcia, która jest mamą dwóch synów. Mąż zniknął, nie wiadomo, co się z nim dzieje, syn poszedł nastoletni walczyć, no i widzą, mieszkając też blisko dworca w Ursusie, że zaczynają jechać pociągi, tak? I że z tych pociągów ludzie próbują wyskakiwać i że to są pociągi pod specjalnym nadzorem. Tata mi opowiedział, że babcia wspominała to takie chodzenie codziennie na dworzec, żeby patrzeć, po prostu być świadkiem, ale też żeby czekać, czy ktoś z tego pociągu nie wyskoczy, nie będzie próbował uciec. I robiła to do momentu, do którego właśnie w ramach takiej ucieczki nieudanej dla uciekającego rozpętała się taka strzelanina, że stojąca obok niej kobieta, która chodziła w tym samym celu, rykoszetem dostała i zginęła na miejscu i moja babcia przestała chodzić. Więc tego dnia, kiedy mój wujek wyskoczył i to wyskoczył w sposób udany z tego pociągu i udało mu się dotrzeć do domu, mojej babci na dworcu nie było i przestała tam po prostu chodzić i obserwować. No, trudno to sobie wyobrazić, ale myślę, że w takich kategoriach rodzinnych to ona mogła mówić o wielkim szczęściu, prawda? Że syn i jej mąż poszli do powstania i obaj z tego powstania wrócili. Co więcej, obaj uciekli z transportu. Mój dziadek dzięki pomocy niemieckich kolejarzy, a tak, Jurek wyskoczył po prostu z pociągu. Po wojnie wyjechał do rodziny w Gdańsku. No bo był ten moment, w którym trzeba było podjąć decyzję, czy się zgłasza i ujawnia, czy nie. Więc tak trochę z tatą nad tym się zastanawialiśmy, że z perspektywy tamtych decyzji wystarczyło wyjechać do Gdańska, żeby się uwolnić od tego dylematu. I on rzeczywiście się tam w tym Gdańsku przez pewien czas mieszkał i myślę, że rozpoczął jakieś powojenne życie. Do Warszawy wrócił w 1947 roku. Co dokładnie w tym Gdańsku się przez te, no myślę, blisko dwa lata działo, tego też nie wiemy. No ale wróci po to, żeby się ożenić, żeby pokazać, że z tym dorosłym życiem absolutnie sobie nie radzi. I coś, co jest zapisane pod takim zdaniem, to wszystko, czego byłem świadkiem, zostawiło trwałe rany w moim sercu. Zaczęło procentować, albo właściwie zaczęło niszczyć go i... Tak, myślę, że to jest taka bardzo typowa historia, ale jednocześnie nie jest to historia takiego bohaterstwa ze stopniem, nie jest to historia zapisywana na kartach podręczników do historii. To jest po prostu jeden z bardzo wielu, bardzo młodych ludzi, którzy poszli do powstania z dwoma granatami. Pewnie miał w ogóle szczęście, że miał te dwa granaty. Ta rzeź ochoty, której był świadkiem, no, wystarczy spojrzeć na zdjęcia, które się zachowały, albo właśnie posłuchać czy poczytać relacje tych osób, które przetrwały, i powstańców, i ludności cywilnej. No, nie wyobrażam sobie, że można żyć normalnie i że można w ogóle żyć normalnie potem w Polsce Ludowej, będąc świadkiem też tego, jak no przecież tam na tej ochocie nie tylko Niemcy rozprawiali się z ludnością cywilną i powstańcami, ale także własowcy czy no, kolaborujący z Niemcami Rosjanie. Postaw kropkę. Chciałam zapytać Cię o dwie rzeczy. O wujka za chwilę, ale najpierw o Ciebie. Jak sobie chodzisz Raszyńską, Asnyka, jak sobie chodzisz po Warszawie, jak sobie chodziłaś
przed tym spotkaniem, bo muszę powiedzieć, że ja byłam ciekawa, jak będzie wyglądała nasza dzisiejsza rozmowa, bo w każdej naszej rozmowie przed tym nagraniem mówiłaś tak: ja nic nie wiem, ja w ogóle niewiele wiem, to jest taka, wiesz, to jest opowieść o niepamięci. A od dobrych kilkunastu minut cały czas opowiadasz nie historię jak wiele innych, wyjątkową historię twojej rodziny, twojego wujka, który miał na imię tak, jak ma na imię twój syn. To nie jest jakaś tam historia. To jest bardzo ważna historia. I zastanawiam się, Chcesz mnie doprowadzić do łez? W ogóle nie. Za chwilę tak się wydarzy. Nie wiem, może prędzej siebie, ale zastanawiam się, no właśnie jak to jest, że niby nie wiesz nic, czy mówisz, że wiesz tak niewiele, a wiesz tak bardzo dużo, i mam jednak wrażenie, że może niewypowiedziana ta historia ma duży wpływ na to, jakim jesteś człowiekiem, jakich dokonujesz wyborów, jak patrzysz na Warszawę, kiedy chodzisz po Ochocie. W ogóle muszę powiedzieć, że zawsze myślałam, że to wszystko działo się na Woli, bo ja już urodziłam się na Woli i właśnie to Dworzec Zachodni, oczywiście on jest rzeczywiście w takim miejscu, że jest i Ochota, i Wola, ale moi dziadkowie właśnie w tym mieszkaniu, w tym domu, który mój dziadek odbudowywał w 1947 roku, no to była zawsze Wola, więc kiedy już jako bardzo dorosły człowiek zaczęłam czytać i interesować się i właśnie otworzono Muzeum Powstania Warszawskiego, to oczywiście pierwszą lekcję historii odrobiłam z rzezi Woli. I byłam przekonana, że jakby to jest twoja jakaś tożsame część. Z historią mojej rodziny, tą nieopowiadaną. Tymczasem właśnie zagłębienie się w historię mojego wujka, no, którą przyznasz, nie można nazwać jej jakąś bardzo długą opowieścią. Ale to jest naprawdę, jeszcze dalszy dokument. To jest tak, więc życiorys, który jest dłuższy i tutaj są też jego no, doświadczenia, które były zawodowe i były też powojenne. W każdym razie no, okazuje się, że ja z tą Ochotą mam większe związki, tak właśnie przez jego doświadczenia. Więc widzisz, nawet w tym sensie byłam zmylona, że ja sobie tą Wolę tak, byłabym w stanie zabrać teraz nas na Wolę i mówić: słuchaj, to są właśnie te ważne miejsca, nie? Że i ja sobie to rodzinnie, nieopowiedziane, doczytałam już jako dorosły człowiek na podstawie zresztą świetnych publikacji, chociażby książki Rzeź Woli. A tymczasem powinnam, lub też teraz muszę nadrobić bardzo no, trudną i nierozpoznaną przeze mnie historię tego, co się działo na Ochocie. Więc kiedy pytasz, co czuję chodząc po ulicach Ochoty, to powinnam czuć to, co czuję chodząc po ulicach Woli, bo sama siebie jakby przez właśnie ten brak takich konkretnych wiadomości nakierowałam na tamtą dzielnicę Warszawy, co z perspektywy oczywiście ogólnej nie ma żadnego znaczenia, bo zapytałaś o to, jaki to może mieć wpływ na życie dzisiaj. No wiesz, wcale nie musisz tego robić, wiesz o tym, to jest twój wybór, bo tak mówisz, że... Ale chcę, no. Jakby to jest też coś, co się wydarzyło właśnie dzięki temu zaproszeniu, za co mogę ci podziękować, bo oczywiście kiedy mówię, że ja nie znam tej historii, no to myślę o tym, co mnie najbardziej by interesowało, czyli dokładnie to rozumiesz. Ja bym chciała zadać milion pytań mojemu wujkowi i mojemu dziadkowi i no, chociażby jedno z tych zdań rozpracować, czyli jedno z tych takich zdań, w których zawiera się miliard historii, przeżyć, móc rozłożyć pytaniami, czyli co czułeś, co robiłeś, skąd wiedziałeś, jak strzyc głowę kobiecie. No miałeś nastoletnim chłopakiem, wchodziłeś do jakiegoś mieszkania, wchodziliście, wykonywaliście tego rodzaju wyrok na jakiejś kobiecie. Wiesz, no to jest tak przebogate i z tak różnych stron dzisiaj na to patrzę, że w ogóle no, myślę, że dużo bym dzisiaj pytań zadała. I może z tego jest taki wniosek jednak, że oczywiście nie każdy ma w rodzinie powstańców, ale że w ogóle ci nasi poprzednicy są źródłem tylu historii. A ja zadawałam pytania babci. Babcia była dla mnie bardzo interesująca, ale ona była dla mnie interesująca w sprawach kobiecych. Mhm. Bardzo dużo rzeczy od niej dowiedziałam się, jak żyły kobiety. Mhm. No, potrafiłam mojej babci, która była przecież staruszką, zadawać nawet takie pytania, jak to, jak sobie radziły mając okres w czasie wojny. Albo jak w ogóle sobie radziły z wieloma takimi życiowymi, kobiecymi sprawami, które dzisiaj w ogóle nie spędzają nam, wiesz, no w ogóle się nie zastanawiałam, po prostu działamy. I potrafiłam babci zadawać takie pytania i ona nawet odpowiadała. Wiesz, wszystko, co nie dotyczyło uczuć, tylko konkretów. Przy Szarlotce. Tak. Bo moja babcia, co ci zdradziłam wcześniej, właśnie dla mnie dlatego tak ważne są te wszystkie książki, które tak wnikają w ludzi, jak książki Chłopki, czy w ogóle te wszystkie opracowania dotyczące przeszłości, tego, co wpływało na kobiety, na przykład
te, które urodziły się przed wojną, to myślę, że moja babcia była typowym przykładem osoby okazującej uczucia poprzez kuchnię. Wiesz co, tak myślę, że największy wpływ na mnie to jednak miała ta postawa mojego nie mówiącego nic dziadka. Bo on nie mówił, ale wiem, co robił. I to jest taka historia, która zaczynała się właśnie przed wojną i to, że mój dziadek był kolejarzem, to nie był przypadek. On po prostu był kolejarzem. To było tak, jak ja o sobie mówię, że ja jestem dziennikarką i najchętniej mediów publicznych, czyli żeby móc spełniać się w misji bez tego obarczenia komercyjnego. To mój dziadek był kolejarzem. To nie był zawód, to była misja życiowa. Tu mam takie, strasznie kocham to zdjęcie. A czemu uważasz, że to jest coś, bo tak połączyłaś to mówiąc, że to ma największy wpływ na to, no na zaraz ciebie, ci powiem, tak? Dlaczego. Zobacz, że tutaj mój dziadek stoi, że przedwojenne zdjęcie, wagon przygotowany do obrony przeciwgazowej, wiesz, to świetnie przygotowana Polska do obrony w 1939 roku. No i kolejarze oczywiście tutaj stoją, ale mój dziadek pozuje z wielkim puzonem, nie? Że z puzonem? Zawsze trzeba było mieć jeszcze to takie przełamanie. Czyli, ale on grał? Czy on grał na puzonie w orkiestrze kolejowej oczywiście, na gdzie? Więc z jednej strony kolejarz, z drugiej strony działacz związków zawodowych z takim korzeniem PPS-owskim, już przed wojną był bardzo zaangażowany, ale nie przeszkadzało mu to tam raz na, wiesz, 10 minut podczas marszu walnąć w ten puzon, no bo wiesz, jak puzon gra, nie? To nie jest główny absolutnie instrument, odzywa się raz ale na jakiś bardzo czas. Ważny. On mało ale, mówi, ale jak bardzo już powie, i słuchaj, wiesz. I myślę, że to wiesz, nie mówienie mojego dziadka o tym, co się działo w powstaniu i za... On chyba po prostu bardzo szybko zrozumiał, że po pierwsze, on jest kolejarzem i po wojnie natychmiast dalej pracował. To właściwie nie ulegało żadnej wątpliwości, że on będzie dalej pracował na kolei. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że będzie działał w związkach zawodowych. Jak się dowiedziałam z takiego dużego pudła, no mam takie pudło z legitymacjami, odznaczeniami moich dziadków, ale przede wszystkim mojego dziadka. Był też radnym Warszawy, był wielokrotnie odznaczany za te swoje działalności związane z przodujący kolejarz, dokument odznaki przodującego kolejarza. Co więcej, tak, no, mam takie zdjęcie, które cię rozśmieszyło trochę, gdzie tutaj jest, 59. Proszę. Niech żyją kolejarze Polski Ludowej, nie? Jakiś prezydialny stół, taka stylistyka znajoma, proszę bardzo. I gdzieś tutaj przy tym stole, z tej perspektywy nie jestem w stanie wskazać, ale zaraz to zrobię przyglądając się, no gdzieś tutaj przy samym środku siedzi mój dziadek. Zaangażowany właśnie w tą działalność związków zawodowych, którą tak kwitowała moja babcia po latach. Nie? Jak jeszcze on tak sobie siedzi, nic nie mówi, a ona jak była na niego zła, to tak szła do kuchni, tak wypowiadała całą historię ich życia od początku, że nawet wtedy, jak odbudował ten dom i mógł wybrać największe mieszkanie, a w porywach do 12 osób mieszkało na 42 metrach u moich dziadków. To był taki dom, gdzie po wojnie no, wszyscy zjeżdżali, tak. Dla każdego było miejsce. To musiał wziąć ten jeden pokój z kuchnią, bo oczywiście musiał być zawsze tym, wiesz... No, przodującym kolejarzem. No, musiał być takim, że on działał w związkach zawodowych dlatego, że wierzył w to działanie, a nie dlatego, że dla siebie. Przywilejów czy czegoś. No, po prostu był z urodzenia działaczem. I myślę, że za mało znałam mojego wujka, żeby to powiedzieć, ale to, co czuję tak w życiu właśnie, że jakby dobrze jest pracę łączyć z takim działaniem, że wierzysz, że to nie jest tylko dla ciebie, to jestem przekonana, że to jest gdzieś przeniesione właśnie z tej postawy człowieka, który ukrył swoją historię. No przecież nie mógłby tutaj występować jako były powstaniec, tak? No, myślę, że bardzo szybko się zorientował, że ta część historii musi być zamknięta i to nie jest zamknięcie takie, że w rodzinie sobie pogadamy, tylko żeby nie ryzykować, że ktoś z rodziny coś oczywiście powie, to zostało zasypane, zamknięte, koniec, kropka. Ja jestem związkowcem, ja działam i na tym będzie polegało moje życie. Stąd moja miłość do kolei, bo no nie było innego. U mnie w rodzinie po prostu kolej to nie jest środek transportu. Kolej to jest życie. Wygodne, ekologiczne, jak się okazało po latach. Jedziesz. I emisję CO2 ograniczasz. A powiedz, a propos dziadka, na ile, jak tak też rozmawiałaś przed tym spotkaniem ze swoim tatą, na ile to jego pójście do powstania, trochę od rzuciłaś ten wątek, ale ja bym jeszcze go złapała. Na ile to była jego odpowiedzialność za syna? Bo znów pokazujesz takiego człowieka odpowiedzialnego dla innych. Na ile on tam poszedł po to, żeby ochronić dziecko? Tak mówi mój tata. Ale teraz z drugiej strony, znając te wszystkie historie powstańcze, no wyobraź sobie, że mój wujek idzie, a za nim idzie ojciec. No przecież to byłoby nie do...
Myślałam o tym, czy to jest możliwe. No przecież no, nie ukrywał się gdzieś za rogiem, prawda? No podglądając i starając się z jakąś może zdobytą bronią w jakiś sposób go ratować. No, byłoby to bez sensu. Na pewno się rozdzielili w pewnym momencie, no bo oddzielnie z tego powstania wychodzili. Więc myślę, że tam było coś innego i no, musiał być świadkiem czegoś. No to się zdarza, prawda? Czasami no to jest taka spektakularna scena w filmie czy w jakiejś książce, nie? Że świejesz od po prostu momentalnie od tego, co cię spotkało i coś takiego się wydarzyło i kompletnie nie wiemy. Mogę to zdjęcie takie małe twojego dziadka jeszcze? Bo chciałam zapytać cię o to, co masz po dziadku, a myślę sobie, że jesteś do dziadka bardzo podobna. No nie mów. No mam nadzieję, że nie uszy mam po dziadku. Oj, uspokój się. No i nie siwe włosy. Serio? Jestem podobna do niego? Macie taką... To, co widać w podobieństwie potomków, to są rysy twarzy. To jest sposób trzymania głowy, trzymania twarzy. Myślę, że to po nim masz. Zawsze mówiłaś chciałam być bardziej podobna do babci. Mówiłaś o tym bardzo ważnym, co powiedziałaś, że to takie poczucie pewnej misji czy odpowiedzialności, że bycie kolejarzem, bycie dziennikarzem to nie jest tylko zawód, to jest pewien styl myślenia, styl życia. A czy to byli ludzie, i dziadek, i wujek? Bo ty jesteś bardzo inteligentną osobą, ale też masz wysoki poziom poczucia humoru, się wiąże z inteligencją. To byli tacy ludzie, którzy... No dziadek nie mówił za dużo, pewnie nie miałaś tego wspomnienia, ale myślę, wujek... Myślę, że tak, że to tam byli... Tam był jakiś dowcip, tam był jakiś dystans do życia, tam była jakaś taka... takie puszczenie oka czasem, takie odbicie się, bo ty to robisz cały czas, wiesz? Pamiętaj, że ja ich obserwuję w tych moich wspomnieniach z perspektywy nastolatki, czyli no poza tym, że to dawno temu było, to jeszcze wiesz, jaki, no nie wiem, może nie każdy tak ma, no ale ja miałam dosyć ironiczny stosunek do starszych członków mojej rodziny, a na pewno nie taki, żeby brać ich i hołubić. Więc myślę, że tam, no skoro tak duże były te spotkania rodzinne i zapamiętałam je jako takie właśnie gwarne, śmieszne i no musiało tam się dziać tak, że się bardzo często śmiali. Wiem też, że dziadek miał takie rytuały, które były właśnie wzbudzały różne dodatkowe jakieś tam emocje podczas spotkań, że on był taki, wiesz, właśnie no miał ten taki przedwojenny rys, nie? Że jak już tam pojedli, popili, to dziadek wstawał, jeżeli, no bo wcześniej marynarkę odwiesił, wyciągał tutaj z tej wewnętrznej kieszonki jakieś zagraniczne papierosy, częstował państwa przy, więc to było tak, że do kawy i do koniaku zagranicznego papierosa. Dziadek nie palił na co dzień, ale właśnie, więc wiesz, no to pamiętam i to mnie rozbawia. Myślę, że to był taki facet, który naprawdę potrafił być inny, no ale w moich wspomnieniach niestety zostanie jak w tym bursztynie zakonserwowana jako starszy pan, który niewiele się odzywa. Siwy, o którym wiem, że mnie strasznie kochał, bo miał do mnie cierpliwość, jakiej nie wykazywał do swoich dzieci, ale no tylko tyle mogę wiedzieć. Strasznie bym chciała, widzisz, za późno się za to zabrałam, a właściwie taka była przerwa, bo jak byłam bardzo mała, miałam kilka lat, to miałam magnetofon, na który można było nagrywać i na przykład babcię, właściwie moją taką ciocią babcię, która się mną opiekowała, nagrywałam. Jej głos gdzieś tam jest. Na szpulowym magnetofonie moich rodziców są jakieś takie nagrania gdzieś przy stole, podczas jakichś imienin i tam gdzieś w tle słychać moich dziadków, no ale na pierwszym planie są rodzice. Nie zrobiłam tego, nie nagrałam moich dziadków i bardzo żałuję, bo chciałam nawet sobie głos przypomnieć, ja nie wiem, jak mój dziadek brzmiał. A strasznie bym chciała to usłyszeć. Może nawet mniej niż ten puzon, ale ten puzon też bym chciała usłyszeć. Jak a potem było. Jeszcze grał? Zdarzyło ci się, czy miałaś okazję słyszeć nie, go, jak nigdy grał? Go nie, ale po wojnie jeszcze ta orkiestra funkcjonowała. Nie wiem, czy w takim samym składzie. Nie wiem, czy on do niej dołączył. Na pewno żadnego instrumentu. Myślę, że puzon bym zauważyła. Tak sądzę. Na tych 42 metrach puzon by się nie schował, więc nie widziałam tego i zawsze mi się to podobało takim naprawdę ekscentrycznym i super dodatkiem, że miałam dziadka, który grał na puzonie. No i poza tym oczywiście robił dużo innych rzeczy. Więc widzisz, no to nazywam tą niepamięcią, że bardzo często bohaterowie tutaj w tym cyklu mogą opowiedzieć o takiej bezpośredniej relacji, czyli o bezpośrednim wpływie. Ja ten wpływ sobie opowiadam, odtwarzam, korzystając też z tego, czego się dowiedziałam w życiu z innych źródeł, nierodzinnych. Buduję sobie w związku z tym pewne wyobrażenie, czyli tak naprawdę kręcę pewien film o swojej rodzinie, który nie do końca jest filmem dokumentalnym. A pokażesz go dzieciom? No myślę, że tak. Moje dzieci bardzo... Masz córkę i syna, pokażesz go? Mam córkę i syna i moje dzieci, myślę, że tak jak ja, nigdy nie podważają, po prostu powstanie jest częścią ich życia. Jakby to oni akurat już mając szansę mieć nieco młodszych dziadków niż ja,
od dziecka byli brani, chodźmy do naszych powstańców. Nie? To jest takie stałe hasło, które się pojawia, tam, że trzeba iść posprzątać groby naszych powstańców, potem jest 1 sierpnia, więc oni już wzrośli w zupełnie innych czasach i myślę, że tak samo jak mnie mogą ich zdziwić, jeżeli trafią gdzieś na TikToku. Czy to możliwe na tego typu sytuacje, jak wiesz, ktoś wyrazi wątpliwość co do decyzji ludzi z 44 roku poprzedniego wieku, to myślę, no nie mam gwarancji, ale przeczuwam, że mogą być tak samo oburzeni do szpiku kości jak ja, po prostu nie znając innej wersji. Nie? Dla nich to jest jedyna wersja. Dla nich to jest jedyna wersja. To zdanie, które jest we wspomnieniach twojego wujka pod koniec o tym, że to co widział miało na niego ogromny wpływ. Czy ty widziałaś ten wpływ albo twój tata w codzienności? Bo tak powiedziałaś, że to na pewno się przełożyło na to, jak mu było ciężko stworzyć rodzinę. Czy wyście byli świadkami tego, jak faktycznie ta wojna z nim została? No myślę, że znowu oceniając to, czy też opisując to na podstawie tych relacji na przykład rodzinnych, że on bardzo szybko się ożenił w 48 roku. Myślę, że to był taki ślub też już z nadchodzącym dzieckiem, więc przyspieszony. Więc nie wskoczył jako bardzo gotowa osoba do roli taty. Całkowicie się w tym nie spełnił, co miało bardzo duży i bardzo negatywny wpływ na jego dzieci, których historia życia też była trudna. W związku z tym, mimo tych zabiegów mojej babci, mimo też zabiegów oczywiście mamy, którą te dzieci miały, one po prostu rosły z wielkim brakiem i to życie ich bardzo trudno się toczyło. To nawet, no tak, bardzo tej części ich życia już ja byłam takim świadkiem jako dziecko, potem nastolatka, więc wiem, że to oni ponieśli konsekwencje, wiesz? Nie potrafię odtworzyć życia mojego wujka, który pewnie głównie pracował, budował kolejne, bo po wojnie oczywiście w ramach kolejowego przedsiębiorstwa, ale nie tylko, budował różne rzeczy tutaj na zakończenie swojego takiego życiorysu już, gdzie właśnie uwzględnia tą zawodową aktywność. Pisze tak, że przez okres ponad 30-letniego zatrudnienia wybudowałem cały szereg bardzo poważnych budowli i obiektów PKP i innych obiektów gospodarczych, za co w dniu 5 lipca 1978 roku Rada Państwa przyznała mi Złoty Krzyż Zasługi. Więc wiesz, no, praca i to taka praca na budowach, czyli wyjeżdżanie, myślę, że trochę przypominająca pracę marynarza, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to było jego życie. I to się przeniosło na tą sytuację, system rodzinny, sytuację rodzinną. Był też bardzo schorowanym człowiekiem, zresztą mój dziadek też, więc myślę, że to, że obaj na podobne zapadali choroby, to też w jakiś sposób wiązało się z tym, co przeżyli, więc nie wiem, jak wyglądała jego codzienność. Wiem, że nie dał dużo dobrego tym, którzy przyszli na ten świat za jego sprawą. Rozmawiałyśmy o Jerzym, o Józefie, a teraz jeszcze chwilę o Agnieszce. I co ty zrobisz z tym wszystkim, co sobie pootwierałaś w tych pudłach pozamykanych? Bo to tak trochę działa, że, i to wiem po sobie, że jak już tam wejdziemy, to zostaje. I otwierają się też pewnie różne szufladki, które wiążą się z twoją historią, z twoimi doświadczeniami, bo przez naszą rodzinę widzimy siebie, no to jest idealne lustro. Chociażby to, co dzisiaj świetnie powiedziałaś o tym, że dziadek zaangażowany kolejarz, ty zawsze zaangażowana dziennikarka, no to się nie bierze znikąd. Co dalej? No właśnie nie wiem, wiesz, mój życiowy partner ma takie, tak myślę, szczęście, że jego dziadek, no podobne czasy życia, może był ciut młodszy od mojego dziadka, spisał swoją historię i w tej historii przeprowadza ich rodzinę przez różne momenty, łącznie z właśnie powstaniem. Oni byli cywilami w powstaniu i w powstaniu urodziła im się córka, no właściwie skazana na nieprzeżycie, a jednak przeżyła. Więc wiesz, ja tego zazdroszczę, ale ja nie jestem w stanie jakby takiej historii napisać, ponieważ nie ma świadków, którzy byliby w stanie pomóc. Mój tata jest ostatnim łącznikiem z tamtymi czasami, a ze względu, raz jeszcze wróćmy na tą radykalną różnicę. On urodził się w 48 roku, jego młodość to były lata 70. Bokobrody, szerokie dżinsy, dworzec centralny, wiesz, banany w sklepie. No, nie da inny się porównać świat, tego doświadczenia, świat. Więc nawet nie mogę mieć
ile pamięta, tyle opowiada, ale właśnie to wszystko jest skryte w tej niedomówieniach i niechęci przede wszystkim Jerzego i Józefa do opowiadania. Myślałam nawet o czym, czy dałoby się zapisać, mogę zadbać o tą część historii, którą właśnie pamięta mój tata, bo myślę, że to jest fajna, ale też może tak jest, że z jakiegoś powodu jakaś część naszej historii, naszych rodzin no musi czasami odchodzić, że tak powiem, w zapomnienie, żeby kolejne pokolenia mogły pisać własną. Powiem ci, dlaczego może tak trochę brutalnie to zaznaczyłam. Moja babcia była z rodziny, w której było 12 dzieci. Te dzieci rozjechały się po całym świecie. Od Francji przez Stany, przygotowując się do naszego spotkania, na przykład wyjęłam takie zdjęcie, patrzę, co to zna? Elvis Presley jest na tym zdjęciu. A to pewnie jakiś krewny. Jacyś, wiesz, siostra z Ameryki wysyła zdjęcie swoich synów. Wszyscy trzej przebrani za Elvisa Presleya w butach na słoninie stoją przed jakimś domem gdzieś w Stanach. Bardzo łamaną polszczyzną zdjęcie jest opisane po wielu latach emigracji. Więc wiesz, no w pewnym momencie jakby ta rodzina jest tak gigantyczna, że musi nastąpić coś na kształt powrotu do takiego początku, od którego znowu zaczniemy pisać. I myślę, że to nam się przydarzyło właśnie przez te różnice wieku, przez tą niechęć do opowiadania. Trochę nam się zdarzyła taka historia, że to jest bardzo ważna część. To jest coś, co mi się wydaje, mamy gdzieś głęboko w DNA. Nawet ja, oczywiście mój tata przede wszystkim. Natomiast z dużą taką skrupulatnością postanowiłam się skupić na tym, co jest teraz. I właśnie, żeby kiedyś moje dzieci dostały ode mnie odpowiedzi na pytania, które mi zadadzą. Wiesz, żeby żyć trochę uważniej i móc tych pytań się nie bać po prostu i mówić, nie chcę o tym rozmawiać. Chciałabym właśnie, jeżeli przyjdą tak za 30 lat zapytani przez muzeum, nie wiem, przez Muzeum Radia na przykład, to żeby był sposób na udzielenie im odpowiedzi, żeby znaleźli odpowiedź, a nie musieli jej w jakiś sposób budować na podstawie własnych przeczuć, przemyśleń i jakichś skrawków faktów. Powiedziałaś, że podobał ci się ten pseudonim Szydłower, który jednak zgodnie z tą relacją nie bardzo jest prawdziwy, ale zatrzymamy się przy nim na chwilę. Szydłower, Szydłowski. Szydłowscy, czyli jacy? Jaka ty jesteś, bo Szydłowska? Na pewno zawsze jestem Szydłowska, bo wiem, że są takie osoby, które mają imię, a ja od podstawówki jestem zawsze Szydło albo Szydłowska. Chodzi o to, że rodziny zawsze są jakieś, ludzie z rodzin są jacyś. Małeccy, to moja mama, są. Jacy są Szydłowscy? Jaka ty jesteś, bo Szydłowska? Ja zrobiłam bardzo dużo, żeby właśnie być, odciąć się i nie być częścią rodziny. Nie mówię tego z uśmiechem. Moja mama do tej pory mi to wyrzuca. Unikałam spotkań rodzinnych. Teraz pielęgnuję widok tego wielkiego wigilijnego stołu, który w latach 90. zaczął się wykruszać. Nagle zostałam ja i moi rodzice, bo wszyscy z tej licznej gromady odeszli, a część gdzieś się rozproszyła. Więc jestem też, no wyciągasz ze mnie naprawdę wyznanie, ja jestem też odpowiedzialna za zaniechanie rodzinne. Ja nie chciałam się zbliżać, nie chciałam uczestniczyć w tych wszystkich ciocio, wujko, zjazdach, pielęgnacjach. Nie miałam takiej pasji w sobie. Ja chciałam teatru, literatury. Wiesz, no z perspektywy dzisiejszej dorosłej mnie widzę, że dałoby się to połączyć i nie trzeba było dokonywać takich wyborów. Nastoletnia ja nie miała wątpliwości, więc jacy są tamci Szydłowscy, nie mam prawa się na ten temat wypowiadać. Ale można byłoby na podstawie naszej rozmowy powiedzieć, że przede wszystkim milczący i nie opowiadający o uczuciach i o ważnych wydarzeniach, których byli świadkami czy uczestnikami. Natomiast jacy będą ci Szydłowscy, którzy może nie mają już mojego nazwiska, ale idą w świat, no mam nadzieję, że oni właśnie będą skłonni do tego, żeby o swoich uczuciach pamiętać i żeby świadomie żyć i żeby dokonywać wyborów, o których chcą po latach opowiadać i nie mają tutaj nic do ukrycia. Więc podejmując może nie do końca świadomie decyzję o pewnym odcięciu się dawno temu od tej takiej bardzo licznej rodziny, paradoksalnie czuję teraz odpowiedzialność, żeby zbudować na nowo te sieci. Najpierw musisz rozwalić, a potem zaczynasz budować. Mój syn tak, Jurek, mówił, że ja jestem Juret, jestem budowniczym, rozwalam piękne rzeczy. Takie miał hasełko, jak miał 3 czy 4 lata. Rozwalam piękne, ale potem jestem jakie buduję. Jestem budowniczym, rozwalam piękne rzeczy. Ale potem jakie, a potem jakie budował. No. Zobaczymy, co zbudują. Tak mi się wydaje, że przynajmniej jeżeli coś zyskałam, to świadomość, żeby maksymalnie dużo dać im.
No bo do tyłu już tak za bardzo widzisz, no to może to nie jest maksymalnie wszystko, czego mogłabym się dowiedzieć, ale na pewno niewiele więcej zostało do wyśledzenia z historii tej rodziny, której zdjęcia są, ale z tego zdjęcia żyje tylko mój tata, a wszyscy oni już mają historię swojego życia zapisaną właśnie z tym ostatnim znakiem. W kontekście tego, co powiedziałaś na samym końcu, o tym odcięciu się od rodziny, tym bardziej dziękuję Ci za to spotkanie dzisiejsze. Bardzo ważne. Jestem Juret, jestem budowniczym. Rozwalam piękne rzeczy. A jakie buduję? To się jeszcze okaże. Agnieszka Szydłowska, dziękuję Ci, Aga. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w Korzeniach Pamięci.